na czym dzisiejsze testy polegają? To jest drugi dzień testów po Mniszczyźnie, okres przygotowawczy do rundy wiosennej. Tak, dzisiaj mamy drugi dzień testów po wczorajszych testach szybkościowych, bardziej, że tak powiem, obciążający układ mięśniowy. Dzisiaj mamy ten układ wytrzymałościowy bardziej obciążony. Związane to jest z naszymi oddychaniem i układem krwionośnym. I dzisiaj mamy, jakby powiedzieć, drugi test, który ma określić nam pewne strefy, na których będziemy później bazować i zindywidualizujemy sobie trening. Czyli dzięki temu będziemy mogli zobaczyć zawodnicy, jak wyglądają po przerwie, a jednocześnie zobaczymy sobie oczywiście i będziemy mieli temat i materiał do tego, żeby przygotować im odpowiednią indywidualizację treningu, intensywność treningu, bodźce treningowe. Powiem szczerze, że dzisiaj akurat wbrew temu, że śnieg spadł, to temperatura powietrza się poprawiła, więc te testy o wiele będą bardziej wiarygodne niż gdyby były w niskich temperaturach, a nawet były mocno zagrożone, ponieważ poniżej minus 8 raczej byśmy nie przeprowadzali tego testu, ponieważ te wyniki nie do końca byłyby wiarygodne. Patrzysz na zegarek, jakie masz tętno. Okay. Przed zejściem dyktujesz mi swoje tętno, idziesz do poboru krwi i jest po sprawie. Musisz pamiętać swój numerek do poboru krwi, nie? Ale najpierw jakbyście byli tak, żeby mieli pobór krwi. To przede wszystkim test, który pokaże, jak pracować w pogorzelicy, czy to wpływa na całe najbliższe pół roku? Te testy, które robimy teraz, w ostatnich dwóch dniach, będziemy wykorzystywać w całym okresie i przygotowawczym, i startowym. Przede wszystkim do weryfikacji i drugiej rzeczy do bodźcowania, czyli do indywidualizacji treningowej, do pracy nad motoryką, nad wytrzymałością specjalną, nad wytrzymałością tlenową, nad szybkością, także będziemy wiedzieli i dzięki temu też znamy indywidualne predyspozycje zawodników, co jest dla nas bardzo istotne, ponieważ możemy określić w tej chwili, jakimi są typami, jeśli chodzi o przygotowanie, o motorykę i w którym kierunku, że tak powiem, powinniśmy prowadzić treningi z konkretnymi osobami. Można to w ogóle ująć w jakiś taki sposób, że wygląda dobrze po wczoraj, po tych pierwszych testach? Jeżeli chodzi o testy wczorajsze, czyli te testy mocy, szybkości, jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, ponieważ wyniki były bardzo dobre, niektóre zaskakujące. Można powiedzieć, że potencjał w drużynie jest duży, jeżeli chodzi o stronę motoryczną. 10! Mateusz, wolniej! 5, 4, 3, 2, 1! Brawo! Brawo!